Serdecznie Państwa witamy na dzisiejszym spotkaniu. Chcielibyśmy Państwu przedstawić przygotowania naszego klubu koszykarskiego Żak do sezonu najbliższego. Tyle tytułem wstępu. Oddaję głos Panu Prezydentowi Krzyżanowskiemu. Dziękuję Szanowni Państwo. Bardzo serdecznie witamy na konferencji prasowej. Jest to konferencja prasowa, w której chcielibyśmy porozmawiać na temat naszego drugiego ligowego zespołu, zespołu Żak koszykarskiego, który rozpocznie od nowego sezonu występy w tej wyższej klasie. To jest koncepcja, która rozpoczyna naszą pracę, można powiedzieć, od podstaw, jeżeli chodzi o budowanie na nowo koszykówki w Koszalinie. Chcielibyśmy przede wszystkim opierać się na to, co Żak między innymi przez wiele lat współpracy z koszalińskimi szkołami, bo dzieje się to w szkołach i podstawowych, i także w szkołach, które były na wyższych poziomach, trenuje naszą koszalińską młodzież i nie ma co ukrywać, że w oparciu o naszą koszalińską młodzież będziemy chcieli odbudowywać koszalińską koszykówkę. Oczywiście będą potrzebne także środki finansowe, bo wiemy, w jaki sposób dzisiaj wspieramy ten klub. Aktualnie, jeżeli chodzi o dotacje, które miasto Koszalin przekazuje na MKS Żak Koszalin, jest to kwota 90 tysięcy złotych poza obiektami. Także są to pieniądze, które przekazujemy na działalność merytoryczną. Oczywiście poza tymi pieniędzmi, które wpływają do Żaka, są także pieniądze, które my przeznaczamy już w ramach budżetu oświatowego, subwencji oświatowej, na prowadzenie różnego rodzaju działalności w naszych koszalińskich szkołach. To także są dosyć znaczne pieniądze, które przekazujemy na treningi i przygotowywanie młodzieży do rozgrywek koszykarskich. Oczywiście naszym zamiarem jest to, by odbudowywać koszalińską koszykówkę, by po występach zespołu, który rozpoczyna teraz działalność w drugiej lidze, starać się o awans do kolejnej ligi, do pierwszej ligi, a docelowo rzeczywiście i myślę samym pomysłem i takim zadaniem, które sobie stawiamy na najbliższe lata, jest powrót do Ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć na temat naszych obecne przygotowania. One się rozpoczną do sezonu w połowie sierpnia, właściwie w drugim tygodniu będą badania, następnie zaczniemy trenować. Teraz spotykamy się z chłopcami, którzy mają wakacje i chcą sobie trochę potrenować. Trenujemy nad techniką indywidualną, trochę siłą. Chłopaki też mają możliwość posparowania, pogrania z kolegami z Ekstraklasy, więc na dzień dzisiejszy tak to wygląda.